Jestem, my jesteśmy. Widzicie tutaj z Helmanem. Ten sam pokój, co byłem z panem. Mój ulubiony. Siedzimy sobie. O! Gdzie jesteśmy? Rozbieraj się. W motelu, na Zadupiu. Na jakimś konkretnym Zadupiu? Do Warszawa, Włoch. Nieważne. I tak się stąd sam nie wydostaniesz. A po co tu jesteśmy? Chcę pogadać o biochipie. Chcę pogadać o biochipie, który stworzyłeś dla Arasaki. Dobra, wyjaśnijmy sobie jedno. Nie przysyła cię Yorinobu Arasaka. Nie. Nie. To znaczy, że masz dla mnie nową ofertę. Tak. Jeśli twój szef zapłaci więcej niż wyjdź za mnie. Możemy negocjować. Mam problem, ty mi pomożesz. Nie ma żadnej oferty. Nie zrozumieliśmy się. Nie ma żadnej oferty. To czego chcesz? Już mówiłem. Twój tech usiłuje mnie zabić. A jestem pewien, że nie tak go reklamujecie. Skoro mam się bawić w dział skarg konsumenckich, muszę znać więcej szczegółów. Mam w głowie konstrukt John'ego Silverhanda. I raczej mi to nie służy. Silverhand? Prototyp? Niemożliwe. Skąd masz ten biochip? Kupiłem od ruskich. Druga historia. Ukradłem. Ukradłem go Yorinobu Arasace. Na zlecenie kogoś, kto zostawił mnie potem i na zdecydowałeś, że najlepiej będzie trzymać towar we własnej głowie. W sumie to nie był taki zły pomysł. Bo dzięki temu, kiedy dostałem kulkę, konstrukt nie zrestartował. Zawsze wiedziałem, że plan Yorinobu źle się skończy. Ale nigdy nie wpadłbym na coś takiego. Się pokomplikowało. Unikatowy Arasaki chodzi sobie jak gdyby nigdy nic po ulicy. Musisz usunąć biochip z mojego systemu. To nie takie proste. To ty go skonstruowałeś, tak czy nie? Więc w czym problem? Jeśli mówisz prawdę, masz w głowie nową, eksperymentalną wersję biochipu. Czym się różni wersja prototypowa? Zawiera jakiś inny typ engramu? Bardziej... świadomy? Agresywny? To biochip jest wyjątkowy, nie engram Silverhanda. Poprzednia wersja służyła do kontaktowania się z zapisanymi engramami. I była cholernie rzadka i cholernie droga, wiem. Ta jest jeszcze rzadsza. Miała jeszcze służyć droższa. Do pełnej aktywacji engramu w nowym ciele. Kiedy opuszczałem Arasakę, projekt był wciąż w fazie testów. O, czyli nie brał udział w pracach. Ja to mam szczęście. Teraz jestem najbardziej wyjątkowy ze wszystkich. O. To znaczy, że mi pomożesz? O, proszę. Najpierw muszę to zobaczyć. To co, chcę łeb rozwalić na pół? Okej. W pępuszek, proszę. Niewiarygodne. To wygląda? Nie wierzę, że ten typ ma nam pomóc. O kurwa! Robi wrażenie, co? Szkoda, że nie będę mógł zbadać tego dokładnie. Czemu? No, jeszcze tego brakowało, żebyś był jego królikiem doświadczalnym. Mów, jak się tego pozbyć! Do it! Przykro mi. Twoja sieć neuralna uległa całkowitej deterioracji. Co? Nie może już działać samodzielnie. Jedyne, co mogę zrobić... Aha, zaczyna się targować. To dać ci namiary na dobrą klinikę w Szwecji. No. Gdzie pomogą ci przejść bezboleśnie przez ostatni etap. Co? Co dokładnie się ze mną dzieje? Ty mi powiedz, jak to jest mieć dwie osobowości? Bo to nie jest tak, że słyszysz głosy. Ty jesteś jednocześnie sobą i Silverhandem. Nie, słyszę Silverhanda po prostu. Łazi koło mnie. Widzę, mogę z nim rozmawiać. Widzę go i mogę z nim rozmawiać. To nie jest rozmowa, ale rozumiem, co masz na myśli. Zauważyłeś już, jak konstrukt wpływa na twój proces decyzyjny? No może nie konstrukt, a tutaj te pola wyboru w dialogach. Mam dość tego. Dobra, dosyć. Rozbieraj się. Czy ty teraz masz ten czas? Bo nie wiem, co próbujesz zrobić. Przekonać mnie, że na nic mi się nie przydasz? Bo w takim razie mogę ci po prostu strzelić w łeb. No wreszcie. Spróbuję ci pomóc, jeśli przejdziesz razem ze mną do Kang Tao. Co? Spróbuję to trochę za mało. To wszystko brzmi, jakbyś się chciał wkupić do Chińczyków.
moim kosztem. Zdajesz sobie sprawę, ile są warte dane, które masz w głowie? Nawet jeśli nie dam rady ci pomóc, nie możemy ich stracić. Taka wiksa. Kurwa, jaki debil. Właśnie sam przyznaję, że miałeś rację. Zapomnij o Kang Tao. To co, masz jeszcze jakieś pomysły? Jeśli myślisz, że ktokolwiek poza mną będzie w stanie ci pomóc, mogę ci przekazać schematy biochipu. To pełna dokumentacja projektu. Kang Tao oferowało za nie naprawdę dobrą cenę. Masz je przy sobie? Tak. Musi mieć, przecież bez nich jest gówno wart. Wi? Komura? Co on tu robi? Też ma do ciebie parę pytań. Jeśli będziesz współpracował, może nawet uratuje ci tyłek. Już prawie z nim skończyłem. Schematy relika. Na pendrive'ie. Wszystko się zgadza, wszystko rozumiem. Znajdziemy kogoś, kto zrozumie cokolwiek z tego techno-bełkotu. Nieautoryzowany dostęp. Dobra. Okej, okay, jest twój. Nie będziemy się pytali, co tam będą robić. Niech mają... Mam nadzieję, że się dogadamy. Niech mają chwilę dla siebie. Tak byłoby dla ciebie. A my co? Najlepiej. My już wychodzimy, tak? Zapamiętam to. Dobrze. Strasznie tu gorąco. Bawcie się dobrze. Napiłbym. A stabaczysta. Winie dał ci nawet szklankę. Co jest, kurde? Fuj. Mój Boże. Dobrze, że się na Hellmana nie pożygałem. Nie trzeba. Cez, tutaj się spierdzieliłem. O, matko. Cez siedzi perfidnie, nie? Zakończ rozmowę. Nie mam ochoty. Zaraz opowiesz, jak to rozjebiesz, że raz tamte. Dokąd się wybierasz? Czym o tym rozmawiamy? No. Wyrzuć to wreszcie. To jest jakaś psychologiczna rozmowa. Chodzi po głowie. Cały czas próbuję cię rozgryźć. Chcę wiedzieć, z kim mam do czynienia. Na początku myślałem, że po prostu masz pecha, ale obserwowałem cię i już wiem, gdzie tkwi twój problem. Ja muszę zobaczyć. Jesteś prostym chłopakiem z Haywood, który chciał spróbować sił poza swoim podwórkiem. I nagle okazało się, że jedyne, co robisz dobrze, to okradanie kosiarzy. Straszny z ciebie chuj. Straszny z ciebie chuj. A z ciebie straszna pizda. Może w gruncie rzeczy tworzymy parę. Usiądź. Szkoda mi czasu na tanią socjotechnikę. Sporo wiesz na temat mojej przeszłości. Miałem przebłyski twoich wspomnień tak samo jak ty moich. Boję się, że przestanę być sobą. Boję się, że przyjdzie taki moment, gdy twoje wspomnienia będę traktował jak swoje własne. Kurwa! Jeśli to działa w obie strony, to będę musiał żyć ze świadomością, że dałem się wyruchać Dejonowi. Dobrze. Jak się żyje w moim ciele? A jak się żyje w moim ciele? Podoba się? Masz chujowe nawyki. Cały czas czuję się do czegoś zmuszany. Jest też wkurwiający lak pomiędzy widzeniem i dotknięciem. Gdy bierzesz do ręki kubek, mijają wieki, zanim poczuję ciepło. Kiedyś odpalałem jednego sługa od drugiego, co? Teraz cały czas jestem na głodzie nikotyno. Stopniowo się przyzwyczajam, ale jest parszywie. Czy zauważył moment? No to on nie będzie wiedział, nie, czy ten moment. Czego ode mnie chcesz? Powiedz, czego ode mnie chcesz, ale tak naprawdę. Musisz mi pomóc załatwić porachunki za Rasaku. Tylko tyle. Nie możesz znieść bezczynności. Musisz mieć jakiegoś wroga. Jasny cel. Wyjdźmy stąd. Chcesz dokopać Arasace? Ja nie chcę umrzeć. Wygląda na to, że obaj mamy jasno sprecyzowane cele. Na dodatek zbieżne. Ty potrzebujesz dotrzeć do Mikoshi, żeby się uratować. Ja, żeby je zniszczyć. Dobra. A ty znowu swoje. Chodźmy do Mikoshi, zastrzelmy system. Powiem ci, dlaczego chcę zniszczyć Arasakę. Powiedz. I powiem to tylko powiedz. Raz. Chcesz usłyszeć? Nie. Powiedz. Widziałem, jak korporacje zabierają farmerom wodę, a potem ziemię. Jak zmieniają Night City w maszynę do łamania ludzi. Do drenowania ich z pieniędzy, ze szczęścia, z marzeń.
No a ty wtedy zapewniałeś ludziom rozrywkę. Od dawna kontrolują nasze życie, a teraz chcą odciągałeś uwagę ludzi. Masz rację. Jeśli dobrze się zastanowić, to możesz mieć rację. Wi, gówno wiesz i gówno rozumiesz. Oż. Ja wydałem im wojnę nie dlatego, że uwiera mnie kapitalizm i nie z żalu za dawną Ameryką. To jest wojna ludzi przeciw systemowi, ale jemy. Który wyczuł się pod kontrolą. Entropii, rozumiesz? Johnny. Zrobię wszystko, żeby ich pokonać. Zestrałeś. Jeśli trzeba będzie zabijać, to będę zabijał. Dobrze. Jeśli będę potrzebował twojego ciała, to wezmę je sobie. Nie, nie mów tak. Kurwa. Jeszcze nie rozumiesz. Nie. Ale przyjdzie na to czas. No i co tam? O czym oni tu rozmawiają? O, tutaj widzę jakąś prostytutkę sobie tutaj kombinuje. A on płacze? Co? Weź mnie zostaw. Weź mnie zostaw, przepraszam. A, z Takemurą 3 km. Okej. Okay. Ktoś tutaj już siedzi? Wiesz co? Mam wrażenie, że ten syf wokół kręci cię bardziej niż ja. Założę się, że w błyszczących apartamentach mieście widujesz gorszy syf. Tak sobie cały czas siedzicie tutaj? Czemu nie mogliśmy zostać w samochodzie? Ten bajzer. Może ze mną pojechać, jak chcesz. Zresztą podobnie jak twoje zrzędzenie. Jeśli się nie podoba, to nie zajmuj pani czasu. Już do pokoju. Ząbki umyć. Na kołderkę rączki i spać. Prawda? Kurwa. I co, jakiś samochód tutaj, coś? Jak to samochodu się wzywało? Aha, mam tylko ten motor. To gdzieś tu przejedzie? Tutaj, co tu się wyprawia? Co, będzie ten motor, czy nie? Czego nie wezwałem? No to słyszę jakieś odgłosy, ale czy to jest, kurde, trasa czy motor? Jeszcze raz, potwierdź. Coś jedzie? Nie. To są, kurde, sprajty są normalnie, nie? W opali. Hey, co tam? Te samochody są sprajty. Stało się. Jestem w hotelu, możesz przyjechać do mnie. Przyjedź. W ogóle mam, kurde, tych wiadomości tutaj trochę. To jest ta kota w ogóle. Teraz może pomilczymy sobie. To jest chyba ta stara baba, ta Dakota. Ty, ale dobra, to nie jest śmieszne. Ja w ogóle kupiłem jakąś wersję na Allegro od handlarza, taką przedpremierową, że to jakąś w ogóle furę powinien dostać, a koniec końców mój stary motor do mnie nie chce przyjechać. Co to za wałek? To jest trasa? Czy te samochody tak się, kurde, znowu respawnują, bo to widać po nich jak... O... Kurwa, ze sprite'u przechodzą. No dobra, nieważne. Gra i tak jest fajna. Co ja robię? Chciałbym motor. Ja pierdolę, znowu mi się pomyliły te, nie? Potwierdź? To będę musiał komuś ukraść, tak? Czy ten motor gdzieś tu stoi, do cholery jasnej? Czy ja źle wybieram? Przepraszam. No nie ma, nie? Te jest, 70 metrów. Przepraszam. Nie, 70 metrów to jest ten. Co innego? Co to jest? Tutaj stoi ten motor? Aha, nie.
Widziałeś co to jest? Szybka podróż? Nie. A ty się z nią przyjaźnisz? Autofixer? Gadamy czasami. No to dla ciebie robi wyjątek. I co to jest? Skup aut? Że mogę sobie kupić, ale nie mam chyba pieniędzy, nie? Co to są? 31 tysięcy? Takie rzeczy tutaj? Jakie terminale zrobili, tak? Czemu oni zawsze pornora muszą oglądać tej? 16 koła, takie coś, za Mahira. Ile ja mam pieniędzy w ogóle? Gdzie tutaj są? 5 tysięcy mam. Macie jakąś furę, panowie? Co tu tam się wyprawia? Ło matko. Co za bezeceństwa. Myślę, czemu w jednych montuje mu używane części, a w innych nowe? Bo widzisz, moja droga, są dwa rodzaje ludzi. Laicy i nomadzi. Niech ci przez myśl nie przejdzie, żeby montować nomadzi amortyzator z drugiej ręki. Połapię się, zanim zdążysz powiedzieć, błagam, tylko nie w zęby. Dobra, to nie jest śmieszne. To jest motel. Przed motelem nie ma żadnego samochodu. Dobra, będę musiał komuś, kurde, na ulicy, nie? Ukraść. Bo tak wiecie, z tymi rozpędzonymi autami to jest różnie, nie? Co to tam jest? Tutaj zniknął i chuj. No to były błędy, pamiętam, jak jeszcze filmiki na YouTubie oglądałem lata temu. Takie rzeczy się działy, nie? Tak, w oponkę? Co? Nie zrobiło to ani wrażenia? No co, z buta mam iść, naprawdę? Mogę iść. Dobra. Zrobimy tak, że jakiś transport zaraz sobie tutaj skombinuje. Ty, co tam jest? Back and slice? To są ludzie? Mieszkaniec. Kurde. Liczę, że ten mieszkaniec z tego back and slice'a czymś przyjechał. O. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale klimatycznie. Klimatycznie, co? Co? W fantazjach? To nie ona, nie? Panam? Tej, myślę o tym wszystkim, tej. Tej, to trzeba jej coś odpisać. Okej. Okay. A może Mitch ma rację? Powinnaś wrócić do nich, zmierzyć. To z panem, tak? Nie ogarniam tego, co się dzieje. Jestem w tym mieście wolna, odzyskałem swoje życie, ale na pewno... Takie okej, to jest takie słabe trochę, nie? Kurde, może da się ją tam przekabacić, co? Ty, to mi samo już się dodało. Tylko nie trój mi o kompromisach. Da się żyć obok kogoś, z kim się zawsze nie zgadzasz. Kurwa, żeby tam... Musimy się spotkać. Żeby nie wróciła. Dobra, słuchajcie, ja potrzebuję ten samochód. Dobrze. Gorzej ci czy jak? Jakiś klakson tutaj jest, coś? O kurwa. Jak się ten kamerkę zmienia tutaj? Ale wypas. Dobra, jedziemy do tego. Takie mury, nie? Jak tutaj się wjeżdża na trasę? To jest trasa? Trasa jest gorsza niż drogi w Polsce. O kurde, jakaś ekipa tam jest. Ile? 2900.
kurwa nic nie widzę. Co, źle wjechałem? Trzeba prosto jechać? Tutaj? Nie. Tutaj jadę? Kurwa nie. No ale patent z tymi bliźniakami z przodu jest niesamowity. On mi się od samego początku mi działa na wyobraźnię, jak jeszcze były tylko trailery, nie? Fajnie się prowadzi, tak majestatycznie. Ja się obawiam, że te fury znowu tak jakoś nie zostały naprawione, jeżeli chodzi o ich respawn i te sprite'y w tle. Wiecie, to z Xbox może za dużo wymagam. No ale mimo wszystko, nie? Gierki wychodzą, które zajebiście wyglądają, nie? Jedziemy do Takemury. Ciekawe, gdzie ona nas czeka. O, jakaś awantura. Takie dziwna sytuacja, nie? W tle mamy samochody, światła, ale jedziemy i one cały czas są w tle. Niewiele tu się dzieje. Jest klimat, ale powiem wam, że jak zobaczyłem na to na mocnych pecetach, wiadomo, jakieś tam i9, 4090, ten cały overdrive. No kurde, biedniej. Nie mówię, że jest źle, on zgrzeszył, ale biedniej. Oho, coś stało. Uj. No jakaś tutaj widzę akcję. Ten wypadek, dachowanie, zajebiście. Nie no, w sensie zajebiście. Martwię się o tego NPC, ale chodzi o... O, takie różne urozmaicenia, nie? I to gdzieś tutaj. Żebym znowu tylko dobrze wykręcił. Oj! O kurde, fajnie, lubię jak jest widok, kamerka za furą, jak ona zajmuje pół ekranu, nie? Mi się to tak podobało w GTA w piąteczce. To widzę podobny zabieg. Tutaj gdzieś, tak? Się skręci. Usiąść na barierce? Ale zajebiście. Może sobie na miniaturkę taki coś pierdyknę. Cyk. Dobra, muszę skończyć granie. Trzymajta się!